No witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku do wygrania ten skin. Jeśli chcesz go zdobyć, oczywiście zostaw suba, dzwonek, łapę w górę pod filmem, komentarzyk odnośnie filmu. Dołącz na Discorda i użyj oczywiście kodu Croxy na CaseHugu jako są pełnoletnie. Jeśli wystarczy, zalogujesz się z linku z opisu bądź klikniesz tutaj zielony plusik i oczywiście kodzik Croxy tutaj wpiszesz. Jak chcesz oczywiście sobie konto doładować, masz wszelakie metody płatności, a kodzik daje ci 10% więcej. No i oczywiście dla nowych użytkowników tutaj dwie skrzynki na start za free, więc myślę, że warto skorzystać. No a przed wami dzisiaj naprawdę mocarne bitwy z Simkiem, więc możecie napisać w komentarzu, komu kibicujecie. A ja jeszcze wspomnę, że oczywiście grając na CaseHugu, otwierając skrzynki, możecie sobie konto levelować i oczywiście zdobywać specjalny cashback, który oczywiście możecie sobie potem w całości odebrać. No i oczywiście codziennie możecie sobie nagrody odbierać, możecie do giveaway dołączać i oczywiście zapraszam was na skinsforfree.pl. Macie tam konkurs na Huntsmana Ultrafiolet i na CaseHugu oczywiście konkursik na kosę. Zapraszam cię na stronę PiratesWap, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No i co, Simus, jesteś gotowy tutaj na rozwalenie? Na destrukcję, na bitwie, dzieciaku, na 10 skrzyneczek C4! Stary, jak ty nie wiesz, z kim ty tańczysz. Ty masz normalnie tak napieprzone w głowie. Ty uważasz, że naprawdę możesz króla Simusia pokonać. Kogo? Simus, gdzie twoja korona? Gdzie twoja korona, fałszywy królu? Dobra, co ty tam pieprzysz, dzieciaku? Aż założyłem koronę specjalnie dla ciebie, żeby pokazać tutaj, kto jest prawdziwym królem. Trafiasz gloki, ale co ci z tego, skoro ja zaraz patrz, trafiam sobie... No, stary, z gloka mogę pum zrobić. A dobra, skończ pierdolić, ja jestem tutaj królem. Patrz. Stary, zobaczysz, AWP Hyper Bestia. Ale to długo muszę czekać, czy nie, czy nie? No ja ci mówię. Się rozkręcasz tam powoli, czy jak? W ostatniej skrzyni, tak? Tutaj się rozkręcisz tam, dobra? O to mi chodziło, Okej, no i mówiłem ci, Croxy. Mówiłem ci, prawie wygrałem. No powiem tak, no nie jest to bitwa, z której byłbym jakoś mega dumny, tak? Wydaje mi się, że to jest bitwa ewidentnie tutaj o, że tak powiem, no miano tutaj króla, tak zwanych skrzyneczek i bitwy tutaj dzisiaj na CaseHugu, tak? Skrzynka Kingdom, no to jest skrzynka, w której czuję się jak ryba w wodzie, bo to jest skrzynka króla. Ty możesz być jak wieloryb. Patrz to, zobacz, to jest rozdziewka. 7,22, ale to spokojnie, zaraz tutaj kosa spadnie tutaj dla wuja. Będzie Simek jedzący ting ze ściany, stary, przez ale najbliższe dwa miesiące, rozumiesz to? Rozumiesz to, stary? Ja jak najbardziej to rozumiem, no ale co się w tym momencie dzieje? Że nawet kosa mi nie potrafi wypaść, to jest naprawdę... No tu generalnie nic nie wypada, dosłownie nic. No w tym momencie 5 skrzynek do końca, no i nie ma kosy żadnej, no przecież to jest tak popieprzone. Zaraz, to jest bitwa za prawie 500 dolców. O, jest kosa, kurwa, i co? I mówiłem ci, że jestem najlepszy na świecie. Come to papi, come, jestem najlepszy. Dziękuję bardzo. No i tak tu się wygrywa na tym kochanym CaseHugu. Smek, no. Ty nawet na zero nie... A nie, no na zero może będziesz, ale... No jest, no będziesz to jest na proficie, to jest 498 dolarów. Powiedz tak, Croxy, dobrze nam idzie. Możesz już się pakować, Croxy, bo król CaseHuga właśnie dotarł na stronę. Ale stary, ja tu jestem cały czas. Nie masz żadnych szans, jakąkolwiek byś bitwę nie stworzył, no to powiem ci, że szanse masz normalnie znikome. Okej, okay, no dobra, no to zobaczmy tutaj, przekonajmy się, tak? 474 dolary, dzieciaku, ty nie wiesz, z kim ty tańczysz. Ja w tym momencie wchodzę w tą bitwę, jakby nie wiem, Marcin Dubiel wchodził swoją głową na filmie z Co ty mówisz? No właśnie, o tym mówię. Marcin Dubiel na filmie z Tube. No to wszedłeś tutaj ewidentnie dobrze w tą bitwę. Dzieciaku, spokojnie, ja w tym momencie, bo patrz, te skrzynki C4, one się rozkręcają. No już się rozkręciły do AWP Hyper Bestia za niecałe 20 dolców. No ale spokojnie, oj kosa, ale spokojnie, stary, mordo, to Simek, pierwsza kosa. Dękaj, o kurwa. I dziękuję bardzo, witam, no co, dziękuję bardzo, stary, jak masz co? Witamy, kurwa, bardzo serdecznie i teraz możesz sobie poszczekać.
Możesz zrobić cokolwiek chcesz, karamid Lore jest dla tatusia, a dla ciebie jest gówno. Jesteś najgorszy na świecie, a ja jako Brook Krup, po prostu jestem od ciebie lepszy. No i za dobra, wchodź, nie pierdol, wchodź, nie pierdol. $250, czemu takie pytanie? Bo to jest mój ostatni budżet na dzisiejszy film. Ostatni budżet, no i widzisz, ograłem. Ostatnia wieczerza. Ograłem cię ze wszystkiego, no powiem ci tak. Płakać nie będę, bo jestem śpiący. Oj, witamy, Dragon Tattoo. Ale to jest piękny skin, taki ciemny. Tak jak twoja głowa myśląca, że król wielki S1 Mech, czy Bóg również S1 Mech, bo jestem dwoma osobami w jednej. Jestem mistrzem wszystkiego. Możesz sobie szczekać, możesz mówić cokolwiek chcesz, ale wielki Simuś nie ma sobie równych, tak jak teraz widzisz. Bardzo dziękuję za pieniądze wszystkie. Dobra, Simek, odebrałem wszystkie nagrody specjalnie dla ciebie, żeby cię opierdzielić w tej ostatecznej bitwie. Generalnie Simek tak się nudzi, jak odbierałem te nagrody, że pochwal się, ile straciłeś tutaj, królu udawany, złoty? $1000 straciłem. Ojej, ojej. Dobra, to powiem ci tak, ja odebrałem tyle siana z tych nagród, że to jest naprawdę niesamowite. No bo ja tutaj trochę kręcę sobie, tak? Na jakiejś hagu lubię sobie szynką zakręcić. No to trochę tych nagród odebrałem. Dobra, chodź tu, wpierdala się do tej bitwy. Nie ma miękkiej gry. Nie ma miękkiej gry. Rano, jest godzina 8 rano. I no i co, jakieś fory mam ci dać z tego powodu? Od samego rana tak pierdolisz i ty uważasz, że ty wygrasz z wielkim królem Simusiem? Czy ciebie jak człowieku, dzieciaku. Dzieciaku, jesteś do mnie 2 lata młodszy. Ja w swoim wieku to byłem 2 lata starszy. Człowieku, ja w twoim wieku to jest AWP Dragon Lore, Dragon latałem. No ty mi coś tu mówisz, wypominasz mi coś. Gadasz jakieś, ja mam same Galile Chatterboxy, widzisz? A nawet ten jeden Galil Chatterbox w stanie filtestet jest droższy niż te twoje wszystkie śmiecie. No cóż, no tak bywa. No Crocs, tak bywa. Ej, ale trzeba... generalnie nie wiem, dzisiaj tragedia jest z tą skrzynką. No nie, no, nic nie chce mi dać dzisiaj, naprawdę. A mi chce, patrz. O, AWP Super Messia, let's go. Ej, wiesz co, trzeba się napić, trzeba i spać. Nie no, są żarty jakieś, ty. Żarty, jakie żarty, żarty. Jakaś kosa może? Wiesz? No, no i łatwiej od. Dobra, znowu. Człowieku, nie denerwuj mnie. $899. Dobra, chodź tu. Dobra, skądś pierdolić, dołączaj do tej bitwy. Nie umiesz liczyć, licz na siebie. Jak 10 skrzynek, do 10 razy sztuka, zobaczysz. Dobra, patrz to. Patrz, karambit teraz faktorynił dla wuja. No, ja pierdolę, nie no, to jest... Dla króla bardziej, tak czy siak. Chinatown. Daje mojego. Czemu Prestream kurwa jest taki tani? Co jest 5? No dostałeś taki obszar panego. Nie! Dzień dobry! Nie no, to jest ewenement, naprawdę, to jest ewenement, nie wierzę w to, co się dzieje dzisiaj. O, no po prostu Kroxy, co mam ci powiedzieć? Nie wierzę uznaj, w to, naprawdę. Uznaj wyższość pana, króla. Kogo, człowieku? Na jestem pana to królem. Trzeba sobie zasłużyć, na pana to popuść kurwa, tak śpiewał, jestem królem, tutaj za dużego gangu Albanii Simuś. Nie, wychodzę, przysięgam, no wychodzę. Ale gdzie idziesz, łatwo. To patrz, ja mówiłem, przegram 1000, ale zwróci mi się zaraz, no i mówiłem. Dzięki Krok, jestem z ciebie dumny, że dałeś mi znowu zarobić $2000. Simek, skończ, tyle masz na pewno, No mam, masz? Mam pewnie. Masz czy nie? Mam. To jest bitwa Kroksi, która kosztuje więcej niż mój samochód. Nie no, jak tego nie wygram, to przysięgam, popłaczę się chyba. No musi w końcu wejść, no musi. Pierwsza bitwa mi dała i reszta nic, wszystko rip. Każda po kolei. No ale zaraz ci pokażę, jak się zarabia. No ten bajonecik mógłby polecieć ty dla wojen. No, ja to jak jakiś widzę. Jest. Ooooooo! Ale to jest dopiero... Tańcu! To jest dopiero początek, Kroksi. No tutaj się zacznie zaraz. To są przedbiegi jeszcze, to są przedbiegi. Oj, witamy. To jest pierwszy skin, który jest już lepszy. Ale teraz Chinatown jeszcze bardzo ładnie. On coś takiego odbija. To się... Z tobą nie do odbicia, no.
spokojnie, ja ci powiedziałem, że ty się podjarałeś tak, jak kurwa... Dobra, zamknij mordę, teraz zobacz, co się dzieje. Marcin Dubel... pierdolę, nie wiem, jak nie. Marcin Dubel na 4... Nie mów tak, nie mów tak. Dobra, patrz, dziękuję ci. Ale to jest ewenement, że ty dalej uważasz, że ty możesz wygrać z wielkim królem Timusiem. Serio, ty jesteś taki dziwny. Taki dziwny jest. Skądś pierdolić, chodź tu. Skąd ty masz tyle pieniędzy? Dzieciaku. Ale dalej, czy ty dalej naprawdę uważasz, że ty masz jakiekolwiek szanse? Stary. Nie z takimi, tymi. Na pola mokotowskie chodziłem. Ty naprawdę jesteś ewenementem. No ale to jest hit, że ta skrzynka nie może żadnych, kurczę, nie wiem, rękawiczek, żadnej kosy, no nic. Jak to nie? No może tobie raz rękawiczki dała. Te białe. Chociaż nie jestem pewien, czy to była ta. Dobra, czajny tam, weź tutaj, zapodaj coś fajnego. Jakiegoś, nie wiem, bajoneta. Albo, o właśnie, te rękawiczki fajne były. Albo w ogóle gamma doppler. No. Nie no, lipa jest mocna, tak szczerze. Już tyle skrzynk za... Nie! No tak! Mocniej, Siłek, mocniej! Mocniej, mocniej, mocniej! No, ale ja się nawet nie muszę. Lubię to, mocniej. Ja nie mogę, co tu się... Ewenement, naprawdę ewenement. Ty nawet nie wiesz, co to słowo znaczy. Jesteś takim ewenementem. Nie. Dziękujemy, wszystko zjemy. Dziękuję. Smek. Tak. Koniec przyjaźni. A my się przyjaźniliśmy w ogóle? O ty kurwo, przysięgam, jak teraz ze mną wygrasz, no nie wiem, przyjeżdżam do tego Sosnowca, stary, jesteś bity, no naprawdę. Ale co, ty masz coś do Sosnowca? Nie mam nic do Sosnowca, tylko muszę tam po prostu pojechać, żeby, że tak powiem, wyjaśnić tutaj twarzą w twarz to, co się wydarzyło. Znaczy, no, się jeszcze nic nie wiadomo, wydarzyło. No właśnie jeszcze nie wiadomo, tak? Zobaczmy. To się nic nie wydarzyło, Kroxy, ja po prostu jestem lepszym królem. Ale człowiek, ty nad korony nie masz króla, ale ty się z jakiegoś tutaj, ja nie potrzebuję. Wiem, jakiś król z AliExpress, bez korony nawet, rozumiesz ja to? Ja nie potrzebuję, rozumiesz? Dzieciaczku. Ja mówiłem tak, ja jestem czasem królem, o tak jak teraz, 665 dolarów czy tam ile. Standard, no dla króla, ty powinieneś mi po stopach całować, że ja w ogóle stwierdziłem, że chcę ci może dać coś wygrać. A ja, no dobra, wezmę sobie dla siebie, jeżeli ty jesteś taki niemiły dla króla wielkiego Simusia. Chciałem być miły. Dla króla Simusia! Dla króla Simusia! Nie, no to jest... Król, król jest jedyny. Bóg. Ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę. Ja jestem wszystkim, Kroxy. Ja, ty nawet trafiając takiego flipa fejda i tak jesteś gorszy, bo ja trafiam hydroponikę. Czaisz to? Czaisz to, naprawdę? Dostałeś hydroponikę? Czemu ty hydroponikę dostałeś? No ja po prostu jestem lepszy. Nie, no proszę, Sushi Master. Jakie Sushi Master, chłopie? Dziękuję ci bardzo, na pieniądze, kolejne pieniądze. No spierdolę. 4700, pozdrawiam.